Cześć, witam Was serdecznie w odcinku informacyjnym dotyczącym możliwości zakupu złota do World of Tanks poprzez gotówkę. Chciałem Wam pokazać, gdzie można to zrobić, jakie są ceny, jak to się odbywa. Na przykładzie właśnie chciałbym Wam na żywo zademonstrować, jak to się odbywa. Po pierwsze, aby dokonać zakupu złota za gotówkę, musicie wejść na stronę sedok.pl. Jest to firma, która zajmuje się rozprowadzaniem między innymi kodów właśnie do World of Tanks, jak również do innych gier czy też usług poprzez sieć właśnie Colportera oraz innych punktów. Jest to oficjalny jakby partner Wargaming, także tutaj nie ma żadnej, powiedzmy, obawy, że coś będzie nie tak. Żeby poszukać sobie jakiegoś najbliższego punktu, gdzie można taki kod zakupić, wchodzimy sobie w zakładkę oferta. Tutaj, jak widzicie, macie produkty, które tutaj są, czyli złoto, właśnie waluta Wargaming, plus inne gry, jeśli Was oczywiście interesują. I na przykład nas oczywiście jako czołgistów interesuje oferta złota, więc wchodzimy sobie tutaj na tą zakładkę na złoto i tutaj macie po prostu przycisk pokaż, gdzie kupię. Wchodzimy sobie w taką wirtualną mapę, gdzie widzimy wiele, wiele punktów, gdzie można takie coś dostać. Najlepiej wpisać sobie jakiś adres, gdzie się znajdujemy i wówczas wyszuka nam właśnie mapka takie punkty z podaniem adresu. Pokażę Wam jakiś na przykład, to akurat jest domyślnie centrum Warszawy, więc weźmiemy sobie i tutaj na przykład widzimy co i rusz taki punkt i gdzieś sobie klikniemy na niego, na przykład pokaże nam dokładnie adres, jak się nazywa, miejsce, w którym możemy to kupić. Mogą to być sklepy spożywcze, mogą to być kioski, może to być na przykład sklep Stokrotka. Także w różnych punktach możecie znaleźć coś takiego, co się nazywa moje doładowania i właśnie w tym punkcie znajdziecie ofertę. Jeśli już dotrzecie do takiego punktu, gdzie możecie zakupić złoto, musicie poprosić o kody Wargaming i wówczas sprzedawca powinien Was tutaj zaoferować Wam właśnie możliwość zakupu takiego czegoś. Może to być za gotówkę lub płatność kartą i gdy Wam się to uda kupić, dostaniecie taki oto wydruk, który zawiera między innymi kod do właśnie wpisania. Zaraz Wam powiem co i jak. Czyli widzicie potwierdzenie sprzedaży, telekodu, data. Tutaj macie dokładnie, gdzie to jest kupione, co to jest kupione, czyli Wargaming Gold w tym przypadku 5500. I tutaj macie również informację, jak zrealizować kod. W celu realizacji wchodzicie na stronę sedok.pl, którą Wam już pokazałem, wprowadzacie 16-cyfrowy kod doładowania i zatwierdź. Dalej postępuj zgodnie z informacją. Tutaj macie kod doładowujący, czyli ten Wasz najważniejszy. Ja go sobie przepisałem do notatnika. Oczywiście, jeśli ten film oglądacie, to znaczy, że ten kod już jest użyty i już na pewno nie musicie go próbować wpisywać, bo nic się nie wydarzy. Wchodzimy sobie na stronę główną Sedoka i tutaj wpisujemy ten kod, który właśnie otrzymaliście na tym paragonie. Wpisujemy zatwierdź, czekamy co się dzieje i jest. Jeśli jesteś po raz pierwszy, stwórz nowe konto. Od razu Wam powiem, że warto tak naprawdę zarejestrować się, gdyż po prostu możecie mieć całą historię swoich płatności i tutaj wyrażam zgodę, chcę otrzymać informację o grach, czy też nie chcę. Ja akurat chcę, tego konta jeszcze nie zakładałem. Zakładamy sobie nowe konto i jest, ok, mamy liczbę aktywowanych kluczy, mamy tutaj historię, co jest bardzo ważne, powiem Wam za chwilę dlaczego. I tutaj mamy coś takiego jak instrukcja użycia. Wchodzimy w instrukcję użycia, dostajemy kod, zarejestruj się lub zaloguj na stronie Wargaming, kliknij na World of Tanks lub World of Warplanes, kliknij na swój nick w grze, prawy górny róg, z rozsuwalnego menu wybierz opcję wpisz kod bonusowy, wpisz kod i wybierz aktywuj kod bonusowy. Zaraz sprawdzimy, czy to wszystko działa. Skopiuję sobie ten kod, który otrzymałem właśnie po wpisaniu. Wchodzimy sobie na mój profil gracza, jak widzicie obecnie jest to 125 zł, także zobaczymy, czy to zadziała. Wchodzimy sobie na nick, wpisz kod bonusowy, wpisujemy ten kod bonusowy, aktywuj kod bonusowy. Twoje konto zostało zasilone środkami. Za chwilę pewnie będzie można odświeżyć. Jak widzicie, błyskawicznie
te złoto wpływa na konto. I to jest pierwsza z zalet takiej możliwości zakupu. Zaraz Wam powiem dlaczego. I tak to mniej więcej wygląda. I tutaj widzicie, że jest to bardzo, bardzo proste i błyskawiczne do użycia. Jeśli na przykład, tak jak ostatnio była tutaj akcja z tym, że Wargaming blokował konta mimo jakby prawidłowych doładowań, ponieważ jest to jakiś tam błąd Wargamingu, to w takiej historii płatności będziecie dokładnie mieli każdy tutaj jakby historię swoją, że było to oficjalnie kupione, legalnie takie doładowanie. Warto również zachować paragon, żeby nie było żadnych tutaj innych problemów. No i okej, doładowaliśmy to konto. I dlaczego jest to ciekawa oferta w porównaniu na przykład z możliwością kupna złoto poprzez stronę World of Tanks? Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ tutaj, jeśli na przykład płacimy online, no to wiadomą sprawą jest, że musimy poczekać na zaksięgowanie tego przelewu. Jeśli na przykład podczas weekendu będzie jakaś promocja, powiedzmy 50% zniżki na zakup jakiegoś czołgu premium, no to okaże się, że nagle, jeśli na przykład brakuje 1000 czy 2000 zł do zakupu tego czołgu, a zależy nam bardzo na czasie, zrobimy to najszybciej poprzez kupno właśnie w punkcie i szybkie doładowanie. Wówczas te środki macie natychmiast na koncie. Jak widzieliście, odbyło się to w zasadzie w przeciągu, nie wiem, minuty od momentu jakby zakupu, wpisania tego kodu. Także mamy te środki błyskawicznie. Jeśli kupujemy płatnością online, powiedzmy w piątek wieczorem, no to przez dwa dni nasz bank tego nie przeleje. Dopiero w poniedziałek te środki wypłyną. Zanim to zaksięguje Wargaming, zanim to dotrze, może się okazać, że już będzie po promocji i nie skorzystamy na przykład z zakupu takiego czołgu. Także według mnie bardzo ciekawa propozycja. Propozycja, o której po prostu każdy czołgista wiedzieć powinien. Być może nie każdy używa płatności jakiejś online. Może część osób na przykład wolałaby płacić poprzez gotówkę, bo na przykład dostaje kieszonkowe w gotówce, a nie chciałby prosić kogoś o przelew, o gdzieś zasilanie środków, przelew online, a może rodzice na przykład powiedzą, że wydawanie kasy na czołgi jest głupotą i na przykład nie pozwoli. Także jest to po prostu jedna z możliwości, która pojawiła się na naszym rynku. Jako czołgistów nas to powinno oczywiście cieszyć, ponieważ jest to jakaś tam kolejna forma zasilania środków do naszej gry. Także myślę, że wszystko Wam powiedziałem. Tutaj jeszcze będzie taki filmik, jest jak kupować. Możecie sobie go obejrzeć na stronie właśnie Sedoka. Dam Wam również w opisie filmu link do tego filmu. Jest to po prostu taka w pigułce, takie przypomnienie to, o czym mówiłem, jak się doładowuje środki poprzez właśnie ten kupon. No i myślę, że o wszystkim chyba powiedziałem. Tak mi się wydaje. Pamiętajcie, że tutaj znajdujecie sobie te sklepy. Jedyne, co Wam powiem, że nie warto na pewno chodzić do takich kiosków na Chybił Trafił, ponieważ nie w każdym punkcie te moje doładowania są i warto po prostu przed wycieczką wpisać dokładny sobie swój adres i sprawdzić, gdzie mamy te punkty, żeby gdzieś tam się nie poodbijać od punktów, w których takich możliwości nie ma. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Punktów w całej Polsce jest około 5000. Także mapa jest naprawdę dosyć szeroko. Zobaczcie, zrobiłem oddalenie i widzimy mniej więcej w jakich miejscach w naszym terytorium Polski są takie punkty, także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każdy myślę, że znajdzie taki punkt koło siebie. Jeśli chodzi o ceny tych doładowań, to z tego co patrzyłem, na przykład tutaj kosztuje 23 złote 1000 złota, a w sklepie premium w zależności od tego, jaką preferujemy formę. Jeśli na przykład wybierzemy SMS-a, to tutaj jest prawie 31 zł, tutaj mamy 23 zł, także jest wiele, wiele taniej. Tak jak ja na przykład często wybierałem formę poprzez SMS-a, płaciłem 30 zł, w tym momencie za gotówkę płaciłbym 23. Jeśli chodzi o na przykład płatności online, one są tutaj tańsze w sklepie, ale wówczas musimy poczekać te kilka dni, w zależności tam jaki mamy bank, jak ten przelew wyjdzie, na zaksięgowanie środków. Rozmowa telefoniczna również w tym momencie jest droższa od płatności gotówką, także dziękuję Wam za uwagę, przedstawiłem Wam jakie są możliwości, jakie są warianty tego doładowania.
Polecam, żebyście sobie tą stronę gdzieś zapisali w zakładkach na wszelki wypadek, bo jak nagle znajdziecie się w sytuacji, gdzie potrzebujecie na gwałt tego złota, jest to najszybsza metoda na błyskawiczne doładowanie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.